Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć wznąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Dzisiaj znajdujemy się po trochę dłuższym czasie ponownie na placu Pięciu Rogów i trochę się tutaj zmieniło, ale o szczegółach jak zawsze rozpocznie Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na samym środku placu Pięciu Rogów. Jak widzicie za mną, zostały posadzone nowe drzewa. Aktualnie odbywają się prace z wywożeniem gruntu. Na ulicy Kruczej powoli powstają płyty chodnikowe, a ulica Zgoda w dalszym ciągu jest zamknięta. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, trochę tutaj zaczęło się faktycznie już zmieniać i nawet bym wam powiedział, że mniej więcej 2/3 placu budowy jest już właściwie gotowe, ale może po kolei przejdźmy właściwie jak to wygląda po całości. Co najważniejsze, zaczniemy sobie od tutaj rejonu, gdzie mamy ulicę Kruczą i właściwie wjazd od Alei Jerozolimskich. Tutaj sytuacja jest dosyć prosta, jest nagłe zwężenie ulicy. Takie dosyć monstrualne, tam z dwóch pasów, czy z dwóch pasów do jednego pasa zwężenie i to jeszcze z takim dosyć ostrym zakrętem. Tutaj jeżdżą autobusy, spokojnie, nie są przegubowe. Nawet jednak te autobusy takiej podstawowej długości, one tutaj muszą być niezłe odjazdy, żeby się zmieścić w tych barierkach i żeby wykręcić. No aktualnie tam są odrobione prace przy tej ulicy, ale już kawałek dalej możemy zaobserwować faktycznie nowe elementy placu Pięciu Rogów. Pierwszy jest zupełnie nowy chodnik, który tutaj się już pojawia faktycznie na terenie placu. Tu będzie też to jajo, fontanna i inne bariery, które będą miały się właśnie w tym też rejonie pojawić. Na razie w tym rejonie ulica będzie mieć mniej więcej, jak tak dobrze popatrzę, no chyba z tego co pamiętam, jeden pas. Będzie też przejście dla pieszych tutaj bezpośrednio przy ulicy Widok. No i tu ogólnie przejście dla pieszych będzie bardzo dużo, jeżeli po prostu sama ulica nie będzie jednym wielkim przejściem dla pieszych. Ale to jest, się dzieje na placu Pięciu Rogów. A tutaj przed nim, tak jak widzicie, właśnie to wygląda. Jest też zaplecze placu budowy, pod którym jest ciekawostka, o której powie Sykut za chwilę jeszcze. Także no tak mniej więcej to wygląda w tym, że też w rejonie, jak widzicie, drzewka się pojawiają i jest tam mniej więcej wszystko układane w jedną całość. Mamy połowę jezdni, czyli w teorii ruch wahadłowy, ale w praktyce tutaj ruch jest tylko i wyłącznie udostępniony dla mieszkańców lub autobusów, no ale wiecie, jest tak mało tych osób, które faktycznie mogą tędy przyjechać, że po prostu ruch wahadłowy to nawet nie jest niezbędny, nie trzeba jakiejś specjalnej organizacji ruchu, tylko po prostu żeby nie wjechać w siebie. Ale jest tutaj też straż miejska, która pilnuje, aby faktycznie osoby wjeżdżały tylko i wyłącznie te, które mają do tego prawo. Idąc dalej, mamy plac Pięciu Rogów. No i tu już mamy zrobioną jedną jezdnię. No już od dłuższego czasu ona tutaj się pojawia, czyli jezdnia tutaj do wjazdu do ulicy Szpitalnej, jak i cała ulica Szpitalna jest już gotowa od dawna. Na ulicy Szpitalnej przystanki autobusowe działają. Cała, tak jak powiedziałem, Szpitalna jest gotowa, nie ma drzewek, ubolewamy nad tym, bardzo ubolewam, jakby miało to być odbetonowanie centrum Warszawy, a drzewek na Szpitalnej jak nie ma, tak nie było. To jest według mnie dosyć duży minus, chyba że chodziło o to, żeby tam nie wstawić w okno komuś, ale nawet mogli po prostu je podcinać, ale żeby faktycznie tamte drzewka by się przydały. Tam jest taka betonoza teraz, że szkoda gadać. Natomiast wracając do placu Pięciu Rogów, tutaj mamy mniej więcej tak na oko 1/3 gotową, albo 2/3, no, może raczej 50% już maksymalnie. Ponieważ mamy, tak jak mówiłem, jedną już ulicę gotową, druga wjeżdżająca w ulicę Chmielną jeszcze nie jest gotowa. Tam prace trwają jeszcze głównie przy odpowiednim tutaj wykończeniu tych wszystkich elementów na dole. Nie ma jeszcze jakkolwiek układanego tych nowych płyt. Także tutaj połączenie ulicy Zgody z ulicą Chmielną jeszcze nie następuje. Tam, tak jak widzicie, jest też aktualnie ciąg dla pieszych, żeby mogli jakkolwiek tutaj przechodzić i wjazd na ulicę Chmielną, bo jakoś tutaj w końcu trzeba zapewnić dojazd też w ten rejon. Także tutaj się tak to mniej więcej wygląda. Przy ulicy Zgoda tam się dużo też zbytnio nie dzieje. A w samym centrum placu Pięciu Rogów możemy zaobserwować, iż faktycznie pojawiają się drzewka, drzewek jest coraz więcej, jest więcej. Mają te specjalne swoje doniczki, że tak to powiem, żeby mogły oddychać, rozszerzać się i
żeby spokojnie tutaj korzenie mogły zapuszczać? Mają. Także w teorii można by powiedzieć, że wszystko, co dla tych drzewek tutaj jest niezbędne, jest. Także ja bym powiedział, że właściwie tutaj akurat, jeżeli chodzi o te drzewka, to ładnie to wygląda. Mniej więcej połowa drzewek jest już na placu 5 rogów, chociaż z tego co widzę, dokładnie to H4 nam tylko brakuje, lub może paru więcej. No i na plac 5 rogów w teorii da się wejść jeszcze w jednym miejscu, tak normalnie, nie po prostu wchodząc za płot, gdzie jest trochę przejść bezpośrednio dla pieszych, bo tutaj aktualnie trzeba trochę lawirować objazdami, jak to się mówi, objazdami dla pieszych, cudowne. Bo na przykład przejście ulicą Chmielną w tym rejonie trzeba po prostu, nie ma tego przejścia dla pieszych, które było kiedyś, macie tutaj zdjęcia, jak to wyglądało kiedyś, no zdjęcia z kiedyś, a teraz to jest nie do porównania i od razu przyznaję, że o wiele lepiej to wygląda. Nawet z taką betonozą to o wiele wygląda po prostu jakby to było poukładane. Wtedy to był taki bałagan. Teraz no to jest niebo a ziemia. Szanujmy się. Także tak faktycznie według mnie to lepiej wygląda. Co nie zmienia faktu, że na szpitalnej faktycznie drzewek brakuje. No i ogólnie na placu 5 rogów pewnie jakby chcieli, to by tych drzewek też mogli jeszcze więcej tutaj wpakować. No ale no cóż, jest tak jak jest, więc nie pozostaje mi nic innego. Jak wam powiedzieć jeszcze w skrócie właściwie, na czym polega ta inwestycja. Wiem, że na sam koniec, więc w sumie nieodpowiednio w kolejności, ale co tam. Jeżeli do tego momentu wytrwaliście, to możecie sobie przypomnieć właściwie, co tu się dzieje. No, ma być tutaj ładnie, zielono, wypoczynkowo, ma być fontanna. W skrócie całkowicie nowy plac 5 rogów. Oczywiście na wszystkich wizualizacjach pewnie drzewek jest o wiele więcej niż faktycznie. Mają być nowe latarnie, LEDowe, ma być to przestrzeń tylko i wyłącznie dla pieszych. Z tym, że oczywiście będzie też przejazd ulicą, ale pieszy będzie mieć zawsze pierwszeństwo. Będzie to strefa ruchu, więc jeżeli będzie jechać autobus, a pieszy stwierdzi, że jednak chce wejść na ulicę, to pieszy ma pierwszeństwo. I to jest po prostu tak, jakby się wjechało autobusem na jedno wielkie przejście dla pieszych, więc ogólnie bardzo ciekawa akcja. Taki nowy świat, tylko że przez cały czas czynny z autobusami mniej więcej. Także ciekawie, może też będzie ta ulica zamykana na okres wakacji czy coś, jak będzie właśnie więcej osób korzystało z tego placu 5 rogów, aby te autobusy nie kolidowały. Ruch będzie tutaj też pozostawiony oczywiście dla mieszkańców, aby mogli dojechać do swoich rejonów i wjazd w ulicę Chmielną będzie tylko od ulicy Zgoda bezpośrednio tam w kierunku domów towarowych centrum. Także będzie dosyć to ciekawie oddychane i tam dopiero będą zawijasy, żeby faktycznie dojechać. Także tak mniej więcej wygląda nowy plac. I tak to będzie się układało, tak wygląda na postęp budowy, a Sykut ma dla was ciekawostkę. Ostatnio na terenie placu 5 rogów odkryto piwnicę nieistniejącego już budynku Starej Warszawy. Dalsze kroki badawcze co do tego odkrycia będą podejmowane, gdy zaplecze techniczne zmieni swoje ustawienie, zmieni swoje miejsce. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No właśnie. Tak, kolejne znalezisko, plac 5 rogów już znalazł nam parę rzeczy ciekawych, faktycznie tutaj tego trochę jest. Trzeba im przyznać, że to jest miejsce, gdzie po prostu nie było wcześniej zbytnio większych badań odrobionych, nie było kopane. Jak był plac, widzieliście przed chwilą zdjęcia, jak to wyglądało kiedyś, to po prostu tutaj nikt nic nie robił. A jak teraz zaczęło się trochę kopać, to od razu się coś znajduje. I tego tu jest co niemiara. Ta piwnica będzie bardziej odkopana i poszerzone badania nad nią, kiedy obiekty techniczne będą przeniesione, które są aktualnie nad nim. Bo całego zaplecza technicznego nie da się teraz przenieść, czy można, ale to by wiązało się z utrudnieniami i z dłuższym procesem budowy, a tego nie chcemy. Więc na sam koniec budowy, kiedy będą już te elementy zbierane, wtedy będziemy mogli wejść, zobaczyć, co tam jest na dole, no i wrócić na górę. Także tak wygląda mniej więcej plac 5 rogów i postęp prac na luty 2022. Wiem, że mamy marzec, a zdjęcia są jeszcze z lutego. Jeżeli taki film wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film to będzie albo Mniejsze z tym, albo Rondo Romana Dymowskiego. Nie wiem co będzie i nie wiem kiedy to będzie, bo nie wiem jak dzisiaj, kiedy wy to oglądacie, późno wrócę do domu. I czy wrócę do domu, bo z tego co widziałem, to mogę późno wrócić ze swojego zlecenia na planie filmowym. Do zobaczenia. Cześć!